Gratulacje, to jest MacGuffin. Iracki snajper, Virtuos, staje się udręką dla armii amerykańskiej, ponieważ odcina jej dostawy. Dziś opowiem wam o filmie The Wall, wydanym w 2018 roku. Akcja filmu rozpoczyna się około roku 2007 w Iraku. Prezydent Bush ogłosił koniec trwającej wojny między Irakiem a USA. Mimo zakończenia wojny, sierżant sztabowy armii US, Matthews i jego osoba sekurująca, sierżant Alan Isaac, zostają wysłani na plac budowy rurociągu w odludnionym miejscu w Iraku. Mają tam za zadanie pilnować nieustępliwego wroga, który zabija wszystkich Amerykanów pracujących na budowie. Następnie przedstawiony jest nam duet, który ukrywa się za kamieniami, próbując dostrzec lokalizację wroga. W palącym słońcu pustyni dwójka bohaterów spędziło już ponad 20 godzin, próbując odnaleźć podejrzanego snajpera. Po kilku godzinach cierpliwego oczekiwania Matthew zaczyna się niecierpliwić, twierdząc, że na miejscu nie ma żadnych irackich żołnierzy. Następnie przygląda się rozrzuconym trupom robotników i dochodzi do wniosku, że miejsce to musiało zostać zaatakowane przez grupę irackich żołnierzy, którzy wycofali się po zakończeniu misji. Słysząc to, Isaac próbuje uspokoić Matthewsa. Isaac następnie wysnuwa teorię, że skoro wszyscy pracownicy zginęli od strzału w głowę, to stoi za tym profesjonalny snajper. Wspomina też, że mogą mieć do czynienia z profesjonalnym irackim snajperem o imieniu Yuba. Matthews jednak nie chce uwierzyć w to, co mówi Isaac, twierdząc, że żaden snajper nie może być tak dobry, by zabić wszystkich tych pracowników w mniej niż 30 sekund. W następnej scenie po kolejnych kilku godzinach czekania, cierpliwość Matthewsa się kończy i postanawia sam sprawdzić dane miejsce. Wyłania się z kryjówki i przenosi swoje rzeczy. Następnie prosi Isaaca, by go osłaniać i zaczyna iść w kierunku placu budowy. Wkrótce Matthews zbliża się do miejsca zdarzenia i znajduje martwe ciała żołnierzy i robotników. Podnosi radio jednego z martwych żołnierzy i rusza dalej. Z drugiej strony Isaac napotyka trudności, by swobodnie go osłaniać, ponieważ nie widzi już tak czysto przez lunetę. Natychmiast informuje o tym Matthewsa, ale ten obwinia go o to, że nie zmienił lunety na czas, mimo że jest wadliwa. W odpowiedzi Isaac przypomina mu, że luneta należy do jednego z ich zmarłych przyjaciół, Diana, i ma wartość sentymentalną. Później Matthews dokonuje oględzin martwych ciał i ze zdziwieniem dostrzega, że wszyscy zginęli od idealnych strzałów w głowę. Zaczyna się martwić możliwością pojawienia się snajpera w pobliżu i informuje o tym Isaaca. Słysząc to, Isaac sugeruje, żeby mężczyzna jak najszybciej wydostał się z tego miejsca. Pomimo słów Isaaca, Matthew stoi na środku placu i próbuje ustalić możliwy kierunek strzałów. Isaac krzyczy przez radio, sugerując Matthewsowi odwrót, ale jest już za późno. Snajper zauważa Matthewsa i strzela mu w brzuch. Widząc to, Isaac rzuca się na ratunek swojemu koledze, biegnąc zygzakiem, aby uniknąć kul. Zanim jednak zdąży zabrać Matthewsa w bezpieczne miejsce, sam zostaje postrzelony w nogę. Z tego powodu zostawia Matthewsa na ziemi, a sam jakoś przeskakuje za mur. Tymczasem Matthew sugeruje Isaacowi skontaktowanie się z bazą, wezwanie wsparcia i ekipy ratunkowej. Isaac natomiast skupia się na ranie po kuli na prawej nodze i próbuje zawiązać wokół niej pasek, aby powstrzymać krwawienie. Niedługo potem podnosi swoją torbę z radiem i próbuje skontaktować się z bazą, ale radio nie odbiera żadnej częstotliwości. Przy dalszych oględzinach stwierdza, że radio zostało trafione pociskiem, a jego antena jest uszkodzona. To ogranicza im możliwość wezwania jakiejkolwiek pomocy. W tym samym czasie Matthews prosi Isaaca o próbę odnalezienia snajpera, aby ten mógł w niego wycelować. Isaac próbuje go powstrzymać, ostrzegając, że jeśli się poruszy, snajper ponownie strzeli. Mimo to Matthews podejmuje nieudaną próbę sięgnięcia po swój karabin wyborowy. Jednak w połowie drogi mdleje z powodu bólu i utraty krwi. Isaac zdaje sobie sprawę, że w tej chwili nie mogą nic zrobić, więc postanawia wykorzystać ten czas na wyjęcie kuli z nogi i zabandażowanie rany. Po zabiegu Isaac również mdleje. W kolejnej scenie Isaac odzyskuje przytomność i stwierdza, że z jego słuchawki radiowej wydobywa się jakiś hałas. Wygląda na to, że oficer z bazy próbuje się z nim połączyć. To sprawia, że Isaac odzyskuje nadzieję i natychmiast prosi o wsparcie i zaopatrzenie medyczne. Gdy kontynuuje rozmowę, staje się podejrzliwy, gdy oficer prosi go o ujawnienie swojej pozycji w celu dostarczenia środków medycznych. Oficer z drugiej strony sugeruje również Isaacowi, aby wstał i wystrzelił racę w powietrze, aby mogli poznać jego dokładną lokalizację.
Słysząc to, Izaak odpowiada, że działanie jest niezgodne z protokołem. Następnie skupia się na akcencie mężczyzny i zdaje sobie sprawę, że nie jest amerykańskim oficerem, ale snajperem z drugiej strony, który ma dostęp do częstotliwości radiowych amerykańskiej bazy. Pomimo odsłonięcia swojej kryjówki, snajper prosi Izaaka o kontynuowanie rozmowy, gdyż chce się o nim czegoś dowiedzieć. Początkowo Izaak odmawia, ale kiedy snajper grozi, że znów strzeli do Matthewsa, Izaak postanawia z nim porozmawiać. Prosi snajpera, aby podszedł pierwszy i korzystając z okazji, zaczyna rysować na ziemi mapę terenu. Próbuje obliczyć możliwą pozycję snajpera. Po zrobieniu przerwy, snajper mówi Izaakowi, że jest tylko zwykłym obywatelem Iraku, który próbuje uratować swój kraj. Snajper pyta Izaaka o jego rodzinę, ale Izaak odmawia odpowiedzi, twierdząc, że pytanie jest zbyt osobiste. Izaak wyśmiewa snajpera, mówiąc mu, że zabija ludzi, którzy tak naprawdę próbują rozwijać jego kraj. Słysząc to, snajper po prostu się śmieje i odpowiada, że wie, że pieniądze nie są dla jego kraju, a dla USA. Później, gdy Izaak nie ujawnia nic o sobie, snajper ponownie grozi, że strzeli do Matthewsa. Tym razem jednak Izaak odrzuca groźbę. W odpowiedzi snajper ujawnia, że wie o śmierci Diana. To szokujące dla Izaaka, który zastanawia się, skąd snajper zdobył te informacje. Po chwili próbuje napić się wody ze swojej butelki, ale znajduje w niej dziurę spowodowaną strzałem snajpera. Snajper również jest świadomy sytuacji, w której znajduje się Izaak. Ujawnia, że celowo strzelił do butelki z wodą, anteny radia i w jego kolano. Wspomina, że zrobił to wszystko, aby Izaak nie był w stanie uciec z tego miejsca. Snajper dalej mówi Izaakowi, że do rana z powodu dużej utraty krwi będzie martwy. W kolejnej scenie Izaak próbuje ustalić, jakiej dokładnie broni używa w danej chwili snajper. Nazywa też snajpera terrorystą, ale ten po prostu się śmieje i przypomina Izaakowi, że to on jest w obcym kraju, z bronią zabijającą ludzi. Po dłuższym przyglądaniu się przez swoją lunetę, Izaak w końcu stwierdza, że snajper ukrywa się w stercie śmieci. Analizując ciężkie warunki tam panujące, Izaak dochodzi do wniosku, że snajper to profesjonalist i prawdopodobnie jest to Juba. Snajper zaprzecza jednak, że jest Jubą i twierdzi, że jest zwykłym Irakijczykiem. Słysząc to, Izaak mówi snajperowi, że musi on być oficerem armii amerykańskiej, który później ich zdradził. Snajper ponownie zaprzecza i informuje go, że po prostu zabije ludzi, którzy atakują go pierwsi. Wkrótce Izaak opada na ziemię z powodu odwodnienia i wyczerpania. Następnie snajper mówi Izaakowi, że po jego śmierci wytnie mu skórę z twarzy i przyszyje język do klatki piersiowej. Jakiś czas później Izaak planuje oszukać snajpera, tworząc postać ze swojego hełmu i kurtki oraz drewnianego patyka. Niestety snajper nie daje się nabrać, a Izaak traci hełm. Pozostawiony bez innych opcji, Izaak podejmuje samobójczy bieg w kierunku zmarłego żołnierza w pobliżu, aby sprawdzić, czy ma coś użytecznego w swojej torbie. Jednak po powrocie na swoje miejsce stwierdza, że jego luneta jest uszkodzona i nie można jej użyć do wypatrzenia snajpera. Tymczasem Izaak wyczuwa jakieś zakłócenia w swoich sygnałach radiowych i zdaje sobie sprawę, że Matthews wciąż żyje. Krzyczy do Matthewsa i podaje mu lokalizację snajpera. Matthews wyciąga z kieszeni błyszczący emblemat i rzuca okiem na stertę śmieci. Z Izaakiem, próbującym odwrócić uwagę snajpera, Matthew powoli kieruje się w stronę swojego karabinu. W tym samym czasie snajper ujawnia, że był kiedyś nauczycielem w Bagdadzie, ale po tym jak jego uczniowie zginęli podczas amerykańskiego ataku, postanowił zemścić się za ich śmierć. Snajper pyta Izaaka o to, dlaczego wciąż nosi wadliwą lunetę, jednak Izaak nie odpowiada. Juba ponownie grozi strzałem do Matthewsa. Izaak ujawnia wtedy, że nosi lunetę ku pamięci swojego przyjaciela Diana. Ujawnia też, że to jego błąd doprowadził do śmierci przyjaciela. W międzyczasie Matthews ustawia karabin i ślepo celuje w stos śmieci. Strzela wielokrotnie, ale kiedy ma przeładować broń, snajper strzela do niego. Uderzy go prosto w ramię. Z tego powodu Izaak sugeruje Matthewsowi, aby ten przyczołgał się w jego kierunku. Niestety zanim Matthew zdążył dotrzeć do Izaaka, zostaje postrzelony w tył głowy i natychmiast umiera. Widząc to, Izaak złamuje się i mówi, że chce już wrócić do domu. Snajper mówi Izaakowi, że jeśli to jest to, czego naprawdę chce, to nie będzie do niego strzelał. Po chwili snajper pyta Izaaka o to, dlaczego wciąż tam jest, mimo że wojna już się skończyła. Izaak robi pauzę i odpowiada, że jest tam, bo to on tak naprawdę zabił Diana. Izaak wyznaje, że przypadkowo zastrzelił przyjaciela, gdy ten próbował zastrzelić snajpera. Wspomina też, że ukłamał wszystkich, że Dian zginął od strzału snajpera. Podczas rozmowy ze snajperem słyszy jakiś hałas wydobywający się z nadajnika radiowego. Natychmiast doczołguje się do radia i próbuje skontaktować się z bazą, ale na jego nieszczęście radio jest tak mocno uszkodzone, że słyszy tylko toczącą się rozmowę i nie może prosić o pomoc. Nagle słyszy, jak snajper, używając jego imienia, prosi bazę o pomoc. Do Izaaka dociera w końcu, że snajper przez cały czas kontaktował się z bazą amerykańską i prosił o dodatkową pomoc.
Próbuje przerwać rozmowę, ale nie udaje mu się to. W kolejnej scenie Izek budzi się z Wroną, dłubiącą w jego ranie na nodze. Jakoś udaje mu się przeciągnąć karabin wyborowy Matthewsa i celuje w snajpera ukrywającego się w stercie śmieci. Właśnie wtedy zauważa zbliżające się helikoptery, które ujawniają jego położenie. Izek spycha mur, który znajduje się przed nim. Snajper próbuje dostrzec żołnierza, ale ze względu na unoszący się pył z powodu opadającego muru nie jest w stanie go zlokalizować. Po zdobyciu lokalizacji snajpera Izek oddaje strzał, ale nie może potwierdzić, czy jego strzał był celny, czy nie. Aby się o tym przekonać, wstaje ze swojej pozycji, ale o dziwo, nie zostaje zastrzelony przez snajpera. W efekcie uważa, że jego strzał był celny i że snajper jest ranny albo martwy. Wkrótce helikoptery lądują, a żołnierze przenoszą go na noszach. Izek próbuje poinformować ich o ukrywającym się snajperze, ale nie jest w stanie poprawnie porozumieć się z pozostałymi. Po starcie helikopterów snajper nagle zaczyna strzelać po kolei do żołnierzy. Zanim Izek zdąży ostrzec żołnierzy przed snajperem, pilot zostaje postrzelony, a helikopter spada, rozbijając się na ziemi, zabijając wszystkich na pokładzie. W ostatniej scenie snajper dzwoni do bazy amerykańskich żołnierzy i prosi o kolejną ekipę ratunkową. Jednocześnie przebiera się za amerykańskiego żołnierza. To wszystko. Napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym filmie. Subskrybujcie nasz kanał, aby oglądać więcej filmów takich jak ten. Dziękuję za oglądanie.